Doda też docina Wojewódzkiemu. Wymowny komentarz. Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak odpowiedziały na zarzuty Kuby Wojewódzkiego. Do dyskusji dołączyła również niepytana Doda, która postanowiła zabrać głos na Instagramie u Chylińskiej. Kuba Wojewódzki zarzucił byłym koleżankom z jury w Mam Talent nielojalność. W rozmowie z Piotrem Gąsowskim wspomniał, że Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak obiecywały odejście z show razem z Wojewódzkim. Tak się nie stało, ale wcale nie z powodów, o których mówił showman. Chylińska już sprostowała jego nadinterpretację, tak samo zrobiła Foremniak. Kropka. Tymczasem pod obszernym postem wokalistki głos zabrała niepytana Doda. Doda też docina Kubie Wojewódzkiemu. Komentarz Dody u Agnieszki Chylińskiej jest krótki, ale dosadny. Aż chce się rzec, a nie mówiłam, uśmiechnięta buźka. Doda i Kuba Wojewódzki nie mają dobrych relacji od dawna, ale w ostatnich miesiącach ich kryzys wszedł w nową fazę. Doda pod koniec 2022 roku, po wielu latach, przyszła porozmawiać z Wojewódzkim i Kędzierskim o swojej najnowszej płycie. Rozmowa z muzyki szybko zeszła na problemy naokoło byłego męża wokalistki. Sfrustrowana Doda krótko po rozpoczęciu wywiadu wstała i wyszła ze studia. Kuba Wojewódzki w konflikcie z Chylińską i Foremniak jest na straconej pozycji. Obie jurorki Mam Talent wydały oświadczenia, obie też twierdzą to samo, Wojewódzki nie poinformował ich, że odchodzi z programu, a ich rzekoma rozmowa z nim się nie odbyła. Ich nielojalność jest zmyślona, a to, co mówi Wojewódzki, jest zwyczajnie kłamstwem. Jest mi ogromnie przykro, że w dzisiejszych czasach, aby zwrócić na siebie uwagę, trzeba wytworzyć sztuczny skandal oparty na kłamstwie, napisała Foremniak. Zarzucając mi nielojalność, po ludzku kłamiesz, napisała Chylińska. Co więcej, po sieci krąży już nagranie sprzed lat, jak kłóci się z Chylińską w swoim show, gdzie potwierdza, że się nie dodzwonił, że nie poinformował ich wcześniej i zniknął z show dość nagle.